Ahoj! Ahoj! Cześć, pozdrawiamy serdecznie. Klank z tej strony. Nasze drogi do festiwalu Shantys. Jeśli chodzi o moją drogę, to ona jest tak naprawdę odbyła się dzięki Pawłowi i Przemkowi, którzy jako moi uczniowie... Na naszych plecach. Zresztą większość zespołu poza Krzysiem to są moi uczniowie z drugiego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. Przyszli do mnie właśnie kiedyś Przemek z Pawłem, którzy byli członkami 23. Harcerskiej Drużyny Wodnej i poprosili mnie, żeby przygotować ich na Festiwal Piosenki Harcerskiej. No, pomyślałem sobie, no dobra, okej, jestem nauczycielem muzyki, więc mam swoją misję do spełnienia w szkole, więc oczywiście tak. Pomyślałem, że pewnie to długo nie będzie trwało, bo to chłopcy w tym wieku jakoś tam nie bardzo śpiewają. No i umówili się na jedną próbę. Poszło całkiem fajnie, chłopcy wygrali ten festiwal, przeszli do następnego etapu, następny etap też żeśmy wygrali, piosenki harcerskiej, no i później tak zaproponowali, żeby śpiewać szanty. Ja przez ten okres czasu, kiedy powstawał zespół Klank, prawie w ogóle na lekcjach nie siedziałem, a oni i nie pracowałem z innymi klasami, a oni też byli wyrywani przeze mnie z lekcji i siedzieliśmy w moim kantorku za aulą, przy pianinie i ja z nimi powoli składałem głosy, w ten sposób wykuwając ten nasz poziom artystyczny i umiejętności wokalne. Bo jak spotykałem później moich byłych uczniów, o panie profesorze, dzień dobry, coś tam, tak, co u pana słychać i tak dalej, no ale wie pan, to my tej muzyki to za wiele z panem nie mieliśmy. No i tutaj to taki belferski wyrzut sumienia, że może nie do końca, prawda, sprawdzałem się jako nauczyciel muzyki, jeśli chodzi o poszczególne klasy, ale jak z drugiej strony postawię sobie moich kolegów, to może ktoś się nie douczył muzyki, ale dzięki temu jest Klank. Ja do odmiany może powiem coś o Shantys. Mam najlepsze wspomnienia. To z 97 roku, kiedy zostaliśmy zaproszeni po raz pierwszy na Shantys. Do konkursu tego, do debiutów. Kilka dni wcześniej odbywały się warsztaty marynistyczne, w których też braliśmy udział i brały prawie wszystkie zespoły, które później występowały w debiutach. Spędziliśmy cudowny tydzień w Krakowie. Może się tam wiele nie nauczyliśmy przez ten cały okres czasu. Dodajmy, że już byliśmy po szkole. Tak. Natomiast zawarliśmy tam fantastyczne przyjaźnie. Tutaj pozdrawiam Perskie Odloty, Young Shippers, dziewczyny z Korokocha. Przez lata się spotykaliśmy i było nam, mieliśmy co wspominać. I to właśnie było przed samym Shantysem. Ja pamiętam taką historię, już to był któryś nasz z rzędu występ na festiwalu, ponieważ Shantys słynie z tego, że każda edycja ma jakiś motyw przewodni. Na edycji, nie pamiętam, który to był rok, gdzieś scena była w formie tawerny i na środku był stół, przy którym można było siedzieć, tam markować jakąś imprezę. No i nasz gitarzysta w przygotowaniu do tej części z instrumentarium położył gitarę na środku tego stołu i śpiewaliśmy bez instrumentów. Skończył się blok a cappella, Przemek bierze gitarę. My też oczywiście tam prowadzimy konferansjerkę z kolegą Gołąbem i Przemek po prostu miał minę jak z reklamy z popularnych kart kredytowych, czyli bezcenną. Przyszedł do nas trzymając gitarę w ręku i z takim komunikatem: nie mamy gitary. Okazało się, że gitara leżała w miejscu, nad którym stał świecznik i tam naprawdę paliły się świeczki. I akurat w momencie, kiedy my śpiewaliśmy, te świeczki postanowiły się rozpłynąć i zalały nam pięknie cały gryf. Więc musieliśmy przedłużyć blok a cappella, a Przemek w popłochu szukał kogokolwiek. Dziękujemy ci, Waldku Mieczkowski, kapitanie nasz jedyny, że uratowałeś nam wtedy naszą gitarę. Nasz blok z gitarą. Dobrze, a ja na hasło Shantys zawsze wspominam sobie taki najbardziej dla mnie intensywny, najbardziej intensywne muzycznie przeżycie, jakiego doznałem, to był rok 2004 i koncert Powodzi Piano w Rotundzie. Ja sobie przycofnąłem gdzieś tam na samym tyle tej rotundy. Andrzej Korycki wtedy przepięknie zaśpiewał Powodzi Piano, potem
Waldek Mieszkowski, Balladę o Wszechżonie, to wszystko przyjmowało taką formę przepięknego epitafium dla Janusza Sikorskiego. To epitafium swoje apogeum znalazło w momencie, kiedy Mirek Kowalewski wszedł na scenę, zaśpiewał piosenkę Archanioł Bosman Fajkę Pali. I wtedy to natężenie takiej pięknej magii w powietrzu osiągnęło taki poziom, że tą magię można było niemalże dotykać, ściągać i w formie wspomnień bez utraty świeżości przechowywać w pamięci. I to było takie miejsce, taki punkt w historii, kiedy nieważne było, jak się tam znalazłem, natomiast ważne było to, że nie chciałbym być w tym momencie gdziekolwiek indziej. I skoro od tego wydarzenia liczy czas tak naprawdę. To był rok zero. Mamy w tej chwili, no tak. Ja może nie debiutowałem z wami na waszym pierwszym Shantys, ale 10 lat później tak naprawdę i było to dla mnie bardzo takie poważne wydarzenie, do którego się mocno przygotowywałem i pamiętam, że no nie do końca byłem do tych szant przekonany. Powiem szczerze, jak Sławek mi zaproponował udział w zespole, to myślę, szant, w ogóle kto tego słucha? Ale po czym... on mówi, o, Mirosław Szpyrka. No ja nie byłem po prostu od mała zakorzeniony w kulturze żeglarskiej. Shantys nie może się odbyć bez tawerny. Pamiętam, nie wiem, który to był rok dokładnie, kiedy to było. Pierwszy Grzesia. 13. Pierwszy Grzesia, dokładnie. 9 rok. Mieliśmy się znaleźć. 2013. Mieliśmy się znaleźć na scenie tawerny, po czym okazało się, że 1/3 zespołu się rozpłynęła. I powstał bardzo ciekawy twór szantowy w postaci dwóch trzecich zespołu Klang. Joli, skrzypaczki, Justynki i Marty Śliwy. Po czym daliśmy niesamowity koncert i zrobił się z tego swoisty jam session. I to jest takie moje bardzo, bardzo pozytywne wspomnienie. Apelujemy, żeby to powtórzyć. Tak. Gdyby ktoś miał to nagrane, Marta, to Justyna, prosimy spalić, nie pokazywać. Jeżeli chodzi o wspomnienie z Shantysu, no to zawsze odbierałem po prostu ten festiwal jako coś bardzo dobrze zorganizowanego. No i też od wejścia, od pierwszych kroków, no, można było zauważyć takie ciepło, taką bardzo fajną atmosferę. Wszyscy się znają, wszyscy się przytulają, całują, przybijają piątki i potem wychodzą na scenę. Po występie, no to wiadomo, jeszcze fajniej, jest jeszcze przyjemniej, więc no nie wiem, zawsze do Krakowa przyjeżdżam z uśmiechem na twarzy i jest to obowiązkowy punkt na mapie koncertów naszego zespołu. Wyjdziemy na scenę szczepieni w pocałunku. Życzymy, żeby festiwal Shantys mógł się odbywać tak długo, jak długo woda jest na świecie i ludzie po niej pływają. Życzymy wam wytrwałości i oby następne edycje odbywały się już w zdrowych, normalnych czasach i żebyśmy mogli się wszyscy razem wspólnie spotkać i wspólnie bawić się na koncertach festiwalu Shantys w Krakowie. 100 lat! 100 lat! Do zobaczenia.